Siema! Słuchajcie, witam was w nowej aktualizacji Pet Battle, czyli nowego trybu, który jest takim nowym pet simulatorkiem, tylko że my walczymy z petami, naszymi petami. Słuchajcie, dzisiaj sobie sprawdzimy nowy urodzinowy, bo wiecie, właściciel ma urodziny, Gigi to, więc sprawdzimy sobie nowy urodzinowy event i zobaczymy sobie, czy warto pograć. Słuchajcie, a sam stać, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, sobie klecił tutaj do 300 kasów, także fajnie, jakby z tego słabo, bardzo bym się cieszył. I słuchajcie, inwentory, equip best, takie mamy peciszki, zobaczcie sobie, tak. Takie ładne. Czemu Equip Best nie zakłada mi ich? Albo się jeszcze healują. A no tak, muszę odebrać pety. Dobra, Unequip All, Equip Best. Dobra, mamy założone najlepsze pety i idziemy, słuchajcie, na urodzinowy event. Mamy też razy dwa damage, tak jak widzicie, odpalony. To jest Birthday Digito Boss 4.4 Tyliona Damage'a. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy tutaj wiele nowych rzeczy i chciałbym je zobaczyć. Tylko gdzie jest to jajo nowe? Podobno jest jakieś nowe jajo. Halo? Gdzie jest jajo? Nie ma jaja nowego! Nie, to będzie musi tego bossa spróbować. Tylko czy my damy radę go uklepać? Ile ty masz HP? Ty masz 1.6, tak? 1.6 i my ledwo dajemy radę, więc słuchajcie, będzie ciężko. Słuchajcie, będzie ciężko go uklepać, tak, ale spróbujemy, no bo będą pewnie jakieś fajne dropy z niego, pewnie jakieś moby. Tutaj jest Birthday Digital Boss. Na co działał wiatr? Czekajcie, ziemia działa na wiatr, ziemia. W takim razie sobie przejdźmy do petów i zmienimy sobie te wszystkie, tego załóżmy, bo ten ma 107 milionów, ten. Okej, okay, to jest ziemia. Dobra, mamy wszystko praktycznie na ziemię założone. To zdejmijmy, załóżmy jeszcze to. Nie, wszystkie będziemy mieli na ziemię. Wszystkie pety mamy, słuchajcie, ustalone na ziemię, że ziemię ubijemy na więcej damage'a. No to spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Czy one dostają mocny... Nie, nie dostają mocnego damage'a. Ej, let's go! Damy radę w takim tempie. Czekajcie, odpalę sobie jeszcze triple coiny. Odpalę sobie jeszcze triple coiny tutaj. Tylko gdzie są moje triple coiny? Tutaj. Odpowiem sobie double coiny, przepraszam, bo tutaj są double coiny. Spróbujmy sobie uklewać tego bosika, no jest mega ładny ten Gigito duży. Ciekawe, jakie są z niego dropy. Mam nadzieję, że dropy są dobre. Bo jeżeli dropy są do dupci, to będzie bardzo, bardzo źle. I to bardzo, bardzo źle. Aktualnie bijemy po przynajmniej miliard damage'a. Więc no leci on dosyć szybko, ten ziomal. Zobaczcie, leci no naprawdę dosyć szybko, naprawdę. Mam nadzieję, że damy radę, kurde, tego uklepać. No troszeczkę HP nam odejmuje, zwłaszcza tym małym wronom moim, ale dobra, jest git. Jeżeli odejęliśmy 200 bilionów, to bije pod parę 10 tysięcy tylko, więc nie jest tak źle. No myślę, że go uklepiemy w jakieś, nie wiem, no dosłownie 5 minut myślę, że go uklepiemy. Jak będzie dłużej, no to wam oczywiście przyspieszę, żebyście mieli już tutaj gotowe. Mamy ustawiony jakby licznik związany z triple coinsami, czyli bijemy go niecałą minutę. No jest strasznie ładny, w sensie ja strasznie lubię ten typ za to, że są te bossy. Te bossy są super, mają ogromny pasek HP, fajne dropy, naprawdę z tamtego bossa poprzedniego leciały takie fajne dropy, że ja nie mogę, naprawdę. Wątpię, że mi nie dał tego uklepać. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że nie opłacałoby się im to, bo chyba 15 osób by dało radę tego bossa rozwalić wtedy. I to mówię poważnie. Mówię to poważnie, że jeżeli ja nie uklepię tego bossa, to praktycznie nikt go nie uklepie i ten event będzie porażką. Bo ja mam, ja mam pety, które są naprawdę mocne, naprawdę te pety są mocne, mam ich 8. Tu już nie mówię o graczach free to play, którzy mają tylko 4 pety, a my klepiemy ogromnego bossa z takimi petami, także no powinno to jakoś tam śmigać, co ja? Jakoś tam powinno tam śmigać. Spróbujemy, jak nie rozwalimy, trudno się mówi, ale będę zawiedziony. To znaczy, że nikt praktycznie go nie rozwali, oprócz najlepszych, którzy wiecie, te hardów, to setki godzin mają te mifikale całe, zrobione na złoto i na rainbow. Trochę na rainbow możesz zrobić, Max, tak, na rainbow. Jeżeli mają zrobione na rainbow mifikale, może dadzą radę, no zobaczymy, czy my damy radę, mam nadzieję, że tak. Troszeczkę tutaj obywają nasze te ziomale. Znaczy nie tak bardzo szczerze. Szczerze? Raczej damy radę, aż dziwne. Zaraz zobaczymy, w ile zejdzie trylion cały, żeby zobaczyć, ile my z tego dostajemy. W sensie, ile czasu nam zajmie rozwalenie. Będziemy mieli 3.4 tryliona, to będziemy widzieć, że już po prostu jesteśmy na dobrej drodze, że tak powiem. 3.7 aktualnie. No klepiemy go potężnie, słuchajcie. Klepany jest potężnie. Także zobaczymy, czy uklepiemy pana Birthday Digito Boss. Digito zajął ten symulator, żeby jakby... Znaczy ten event w symulatorze, bo to jest jego symulator, to jest symulator youtubera Digito. Zrobił ten event po to, żeby jakby celebrować swoje urodzinki i dać graczom coś nowego. Według mnie spoko,
bo taki bosik, wiecie, on coś tam fajnego daje. Dodatkowo przeczytam wam teraz, bo jest tak. Birthday Digital Boss. Huge'a zdają tyle samego... My możemy z niego... Słuchajcie, my możemy z niego zdobyć urodzinowego peta. On chyba będzie mocny, więc wolałbym uklepać tego Digito i zobaczyć, czy dostajemy tego peta, czy dostajemy po prostu jakieś boosty. Fajnie było go uklepać całkowicie, także czekajcie, zaraz sprawdzimy wszystko. Okej, dobra, zobaczmy w ile czasu uklepiemy, chociaż tu wiecie, ten taki próg, jak ja to nazywam, to jest próg, że jednego tyliona, czyli jednej czwartej, dobra, jest jedna czwarta bossa uklepana w 4 minuty. Więc zejdzie nam około 18. Szczerze? Długo. Długo klepany bosik. Długo, bardzo klepany bosik. No ale mam nadzieję, że ta nagroda będzie fajna, że to nie będzie jeden buścik. Bo to było trochę słabe, bo jeden buścik to nam daje, wiecie, ten poprzedni boss. To jest urodzinowy, to jest po prostu jakiś mega epicki. My klepiemy go najlepszymi petami, jakie były dostępne, więc nie licząc befikali oczywiście. Więc mam nadzieję, że odda. Mam nadzieję, że odda bardzo ładnie. No już uklepaliśmy mu 1/4 tego HP. No mam nadzieję, że to poleci jakoś, a nie będziemy go klepać, wiecie, po nic. Mam nadzieję, że coś poleci, coś fajnego dropniemy. Także zobaczymy, no mam taką nadzieję, okej? Okay? Jakby wierzę w to, że coś fajnego poleci. Z tamtego poprzedniego bossa poleciał nam Secret Swamp Dragon, to jest sekretny pet. No jest słaby, ale jest kolekcjonerski, także się z tego chociaż cieszę. Kasa leci fajnie, kasa leci fajnie i diamenciki, także sobie to też zbieramy cały czas. No i co? No i próbujemy go uklepać, ale jest... Powiem tak, strasznie podobają mi się te bossy, strasznie, ale kurde, jakby te update'y powinny być większe, powinien być jakiś update z nowym światem, czy coś. Mam nadzieję, że Digito nad tym pracuje, żeby po prostu było, no wiecie, no jakaś już notność tutaj, żeby była, żeby tutaj było klepane po prostu, rozwalane i wszystko. Dobra, już mamy 3 tyliony do rozwalenia, 1,4 tyliona rozwalone, także no jest całkiem dobrze, nie będę bardził. Zaraz sobie po prostu przyspieszymy, no bo nie ma co oglądać całej walki, ale no powiem wam, że fajnie, kurde, chciałem być tutaj bossem, tak powiem. Chciałem być tutaj bossem. Ciekawe, czy jest jakaś współpraca z youtuberami. Jeżeli tak, to fajnie było mieć bossa Isiego. To by było mocne, co? Isi boss, to bym się z nim klepał. Klepa z Isim. To by było całkiem mocne, ale na razie to GG to klepiemy. Chłop jest rozwalany totalnie. Także o to chodzi, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, w takim razie widzimy się, gdy ten boss będzie miał tam ze 100 bilionów HP i zobaczymy, jaka będzie z niego nagroda. Także pip! Słuchajcie, ostatnie 150 bilionów, biliardów HP, więc kończymy tego bosika i zobaczymy, jaki będzie dropik. No mam nadzieję, że to nie będzie to, że to poleci coś fajnego, że naprawdę będzie się opłacało go klepać. Słuchajcie, 80 by nam zostało do końca, także czekamy. I proszę, proszę, proszę go, proszę. Zapoda jakiś dobry dropik, bo będzie mi strasznie przykro, jak poleci kupa. Uwaga, 20 bilionów. Let's go. 15, 10... 5, 3, 2, 1 i mamy info na czacie, co staliśmy. Jedne double coinsy. Jedne double coinsy. Jedne double coinsy. No ja powiem tak. To jedne double coinsy też mi polecą z tego bossa. I to nie ma żadnej różnicy. Ten, czy tamten, czy ten, czy nie ten. W sensie, powiem tak, tego się bardzo, ale to bardzo nie spodziewałem. Nie poleciał mi Secret niestety, także no nie zobaczymy go sobie dzisiaj. Ale mam nadzieję, że wam poleci, także słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie, łapka, komentarzyk, subik. No i najważniejsze, siemanu!